Treny Kochanowskiego są waszą pierwszą lekturą z gwiazdką, czyli musicie je znać bardzo dobrze do matury. Czy byliście pytani kiedykolwiek raczej poza ustną? Nie. Ale jak już poznacie te treny, to myślę, że zawsze będzie wam łatwiej się odwoływać. No i jeszcze w tych interpretacjach, czy w interpretacji porównawczej pojawia się Kochanowski. Ale tekst jest na pewno ważny, dlatego że narosło wokół niego mnóstwo legend. I te legendy to chociażby takie, że ta biedna Orszulka i jest ojciec, który cierpiał. A dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, że tak nie do końca to wyglądało. Ale też to, co wam powiem, nie jest po to, żeby zdyskredytować jakkolwiek Kochanowskiego i treny, wręcz przeciwnie. Chcę wam pokazać, na czym polega kunszt poetycki Kochanowskiego. I tak, jeżeli chodzi o gatunek, treny, co to jest za gatunek? Czym się charakteryzuje? Tak, należy do rodzaju, czyli do liryki. I czym się charakteryzuje taki tren? No jasne, jest to gatunek z liryki żałobnej. Ale taką już inną lirykę żałobną poznaliście w średniowieczu. Czy pamiętacie jakiś inny tekst, który mówił o śmierci, o cierpieniu, o radzeniu sobie z tym? Dokładnie. Lament też jest nazwą gatunku. Lament czy plankt, które są gatunkami dotyczącymi liryki żałobnej. Różnica jest jednak bardzo widoczna, bo w trenach mówię o tym, że ktoś wybitny umarł i zachwalam jego dokonania. Mówię o tym, jak świat będzie cierpiał po tej wybitnej jednostce. A w lamencie czy w plankcie skupiam się na swojej rozpaczy. Tak jak to ja cierpię, że ktoś odszedł z tego świata i że już go nie będzie. Więc widzicie, mamy po prostu kwestię tego nacisku, kto jest tutaj ważniejszy, kto staje się podmiotem. To nam odróżnia te dwa gatunki. I już to powinno wam dać do zrozumienia wiele, że te treny Kochanowskiego nie będą typowymi trenami. Oczywiście tren jest gatunkiem, który wywodzi się z antyku. Mamy takich twórców jak chociażby Symonidesa, który był twórcą różnych lamentów czy trenów, czy chociażby Heraklit z Efezu, którego nazywano wręcz w starożytności pesymistą i który skupia się na tych tematach odchodzenia, tematach śmierci. I oni też tutaj będą duchowymi ojcami tych trenów. Czyli mamy jak to człowiek renesansu Kochanowskiego, który będzie nam się odwoływał do antyku. I przy omawianiu trenów będę chciała, żebyście sobie wypisywali różne rzeczy. Czyli właśnie będziemy mieć tabelkę odwołania do antyku. To na pewno. Będziemy mieć określenia śmierci, określenia Orszulki. Jakby te trzy rzeczy będę chciała, żebyśmy sobie koniecznie wypisywali ze wszystkich 19 trenów. Dobra? Co jeszcze różni treny? Treny jako gatunki. Z reguły to był jeden długi utwór, który właśnie w takim stylu podniosłym pisał o śmierci wybitnej jednostki. I jak wy już znacie treny z poprzedniej szkół, z poprzedniej edukacji, z poprzednich etapów, to wiecie, że to nie jest jeden tren, tylko jest ich więcej, a dokładnie 19. I to też warto, żebyście sobie zapamiętali. Czyli mamy gdzieś bazę jako gatunek tren, że będziemy pisać o tym kimś, kto umarł i jak smutno jest na świecie bez niego. Ale po pierwsze, nie jest to żadna wybitna jednostka. To nie jest żaden wódz. To jest dziecko. Więc tu już mamy zmiany. Pierwsze odejście. Drugie. Zamiast jednego mamy cykl 19 trenów. Oprócz tego, że to jest tren, to jeszcze musimy sobie wytłumaczyć, dlaczego jest ich 19 tych trenów. I to jest rzecz niezwykła. Mianowicie Kochanowski nie tylko wykorzystuje antyczny wzorzec, jakim są treny, ale on go łączy jeszcze z epicedium. Epicedium to jest taka antyczna pieśń żałobna śpiewana nad grobem zmarłego, i w cyklu epicedium był cały proces przeżycia żałoby. To długo trwało. Pamiętacie jeszcze kiedyś w Polsce, jeszcze nawet w latach 60. wystawiane były często zwłoki w mieszkaniach i przychodziły różne osoby się żegnać z tym zmarłym, modlić za niego. I trochę przynajmniej było o czym śpiewać. Każdy moment był poświęcony określonej części tej śpiewanej przy właśnie łożu zmarłego. Na początku wyjawiano ból osoby zmarłej. Czyli wyjaśniamy przyczyny bólu. Później mamy laudację. Co to jest laudacja? Wyliczenie zasług. Czyli dlaczego on był taki wyjątkowy. Później dochodzi się do procesu opłakiwania. Jak świat i my wiele straciliśmy, że ktoś umarł. Następny etap to jest konsolacja.
dochodzi do pocieszenia, że gdzieś tam się godzimy, że może ma lepiej teraz w tym świecie, gdzie jest, już nie cierpi. No i jeszcze mamy exhorację, to jest pouczenie. I to jest takie pouczenie, na przykład napomnienie, albo wspominano jakiegoś filozofa, który mówił na temat śmierci i odchodzenia, albo odwoływano się do bóstw, albo na przykład zawsze, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, że mogliście przejść proces żałoby, to jest bardzo ważne, każdy z tych etapów, nie można żadnego pominąć. Na początku nie jesteście w stanie uwierzyć, że ktoś umarł, tak? I dlaczego umarł? No, na początku to jest bardziej taki przypadek medyczny. Później sobie uświadamiacie, że już na przykład wasz dziadek więcej was nie przytuli. Że jak was przytulał, to na przykład wszystkie spinki we włosach się wam ściskały w czaszkę, bo przytulał tak mocno, bo tak mocno kochał. Że już więcej się do niego nie pojedzie, nie porozmawia i tak dalej. I to jest w tej laudacji, jakby tej jego zasługi, że był dobrym człowiekiem, albo był dobry dla nas, niekoniecznie dla całego świata. Także, że to jest jakaś jego wyjątkowość, dlatego nam go teraz brakuje. I już od razu później się przychodzi w opłakiwanie. Później jest ta rozpacz. Jak to możliwe, że człowiek nie żyje, że już go nie będzie? Tego nie można zrozumieć. Ludzki umysł nie potrafi tego pojąć, że nagle jest pustka. I po jakimś czasie przychodzą takie stwierdzenia, że o, na przykład chorował, to już nie cierpi, już go nie boli, już teraz jest spokojny, już go teraz nic nie będzie denerwowało. I nagle można dojść do tej exhoracji, to jest potrzebne, że na przykład dowiadujemy się, że przeżył życie i każdy ma swoją drogę, albo że chrześcijanie nie powinni płakać na pogrzebach, bo przecież wierzą w życie pozagrobowe. Tak jakby to jest, jesteśmy w ciągłej drodze. To jest taka exhoracja. Bardzo ważne jest przejście każdego z tych elementów. Tryny, właśnie to drugie wydanie trenów Kochanowski robi w 1583, ma to pierwsze w 1580. 83 to jest drugie wydanie. I to drugie wydanie będzie miało w sobie jeszcze jeden tekst. Jak się nazywa napis nagrobny? Też kolejny gatunek takiej liryki, że epi, pamiętacie epimeteusz? Epitafium. To jest napis nagrobny. I to drugie wydanie, czyli to, które dzisiaj możemy czytać, ono jest opatrzone właśnie tym epitafium Hannie Kochanowskiej. No i teraz po kolei, dlaczego jednej 19 trenów, a drugiej tylko 4 wersy. Całość zaczyna się nam od dedykacji Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która cnót wszystkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, nagle nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, z wielkim, a nieznośnym rodziców swym żalem zgasła. Jan Kochanowski, niefortunny, ojciec swojej najmilszej dziewce z łzami napisał. Nie masz cię, Orszulo moja. Mamy dedykację. Niefortunny. Rozmawialiśmy ostatnio o fortunie, tak? To jest stąd też niefortunne zdarzenie. Nieszczęśliwe. Tak, nieszczęśliwy ojciec. Dlaczego to epicedium jest ważne? Mianowicie Kochanowski w całym cyklu trenów połączył dwie rzeczy. Tren antyczny i epicedium antyczne. To pokazuje już, jaki ten człowiek był zdolny. To jest już naprawdę duży kunszt. I w ten cykl epicedium macie dokładnie wpisany też cykl trenów. Zatem pierwszy tren, wyjawienie przyczyn bólu, tak, to mamy to. Później treny od 2 do 8 to będzie laudacja, wielka pochwała cnót zmarłej. Treny 9 i 11 dla nas bardzo ważne, to jest to opłakiwanie. I tutaj dochodzi do kryzysu renesansowego optymizmu. Tu jest złość wobec tej śmierci, trudność z zrozumieniem tej śmierci. I tutaj Kochanowski będzie tracił wiarę we wszystko, co do tej pory wierzył jako człowiek renesansu, renesansowy humanista. Czyli odrzuci stoicyzm, odrzuci wiarę w Boga i odrzuci wiarę w cnotę. Później mamy po tym złości, po tym kryzysie, który jest tutaj na górze, tym apogeum żałoby, konsolację, czyli pocieszenie. I te treny już będą zupełnie inne. Są treny od 12 do 18. I na końcu, w trenie 19, zwanym tren albo sen, to też jest ważne, ta rola snu, dochodzi do exhoracji, czyli moralnego pocieszenia. I tutaj tym mędrcem, to bardzo ważne, nie będzie jakiś mądry filozof. Oczywiście cały czas duchowym przewodnikiem jest Cyceron jako stoik, ale słowa Cycerona wypowie matka poety. To będzie kobieta, która będzie miała tę mądrość, czyli babka Orszulki, będąc w tym świecie przedstawionym, który tu mamy. Mamy połączenie trenu i epicedium. I w
cykl Epicedium mamy wpisany cykl 19 liryków, trenów. Więc mamy dedykację, tak, niefortunny ojciec, ociec na dodatek i dopiero zaczynają nam się treny. To ja czytam. Wszystkie płacze, wszystkie łzy heraklitowe i lamenty i skargi simonidowe, wszystkie troski na świecie, wszystkie wzdychania i żale i frasunki i rąk łamania, wszystkie a wszystkie zaraz w dom się mój noście, a mnie płakać mej wdzięcznej dziewki po moście, z którą ją niepobożna śmierć rozdzieliła i wszystkich moich pociech nagle zbawiła. Tak więc smok, upatrzywszy gniazdo kryjome, słowiczki liche zbiera, a swe łakome gardło pasie. Tymczasem matka szczebiece uboga, a na zbójce coraz się miece próżno, bo i na samę okrutnik zmierza, a ta nieboga ledwie umyka pierza. Próżno płakać, podobno drudzy rzeczecie. Cóż, przebóg żywy, nie jest próżno na świecie. Wszystko próżno. Macamy gdzie miejsce i w rzeczy, a ono wszędzie ciśnie. Błąd. Wiek człowieczy. Nie wiem, co lżej. Czy w smutku jawnie żałować, czy się z przyrodzeniem gwałtem mocować. To jest piękny tren, który już będzie nam trochę zmieniał nasze wyobrażenie o trenach. On nie mówi tu, że ona umarła na to i na to, ale przede wszystkim mówi już o rozpaczy. Mamy rozpacz. Zobaczcie, że podmiot liryczny wzywa dwie osoby. Kogo? Heraklita, bo są łzy heraklitowe, i lamenty i skargi simonidowe. Heraklit z Efezu w takim razie się pojawia jako taki duchowy przewodnik, taki jeden z przewodników, i Simonides jako autor lamentacji, trenów, epitafiów. I oni, po co są tutaj przywołani? Co on od nich chce? Wszystkie płacze, wszystkie łzy heraklitowe i lamenty i skargi simonidowe, wszystkie troski na świecie i wszystkie wzdychania i żale i frasunki i rąk łamania, wszystkie, a wszystkie zaraz w dom się mój noście. Tak, on przywołuje te wszystkie możliwe załamywania rąk, każdy ból, każde ludzkie cierpienie, on je zaprasza do domu właśnie po to, żeby podzielić się, w sensie, żeby ktoś mu pomógł w tym wyrazić ból, jaki on czuje. Kojarzycie, że jak są wystawione zwłoki w kaplicach, to często są tam takie na przykład starsze panie, które inicjują pieśni. I one mają zawodzący głos. To nawet dzisiaj jeszcze funkcjonuje. Kiedyś była instytucja płaczki. Wynajmowały się takie panie na pogrzeby, żeby płakały. Bo strata nie mieści się gdzieś w ludzkiej głowie i mamy wrażenie, że nieważne jakbyśmy płakali czy zamykali się w sobie, każdy inaczej to odczuwa, to nie jesteśmy w stanie wyrazić tego, co naprawdę czujemy. Nie mamy sposobów wyrazu bólu. I dlatego potrzebujemy wsparcia innych. Dlatego się składa kondolencje też. Tak? Że bardzo ci współczuję. Rozumiem, jestem z tobą w twoim bólu. Ja cię wspomagam w bólu. Nie, na zasadzie nie płacz, tylko płaczmy razem. To jest bardzo potrzebny mechanizm. I właśnie tutaj Kochanowski, jako ten podmiot liryczny, na początku zaprasza do swojego domu całe to cierpienie. I mówi, że mnie płakać mojej wdzięcznej dziewki po moście, z którą jej niepobożna śmierć rozdzieliła. Śmierć jest tutaj nazwana niepobożną, czyli jaką? To jest brak jakiejś równowagi. On zaburza równowagę w świecie, którą daje Bóg. Przecież Bóg to harmonia. Nie? To jest zaburzenie tej równowagi. I dalej. Pozbawiła go ta śmierć niepobożna wszystkich jego radości, tak pociech. I tak więc smok, upatrzywszy gniazdko kryjome, słowiczki liche zbiera, a swe łakome gardło pasie. Tymczasem matka szczebiece uboga, a na zbójce coraz się miece próżno, bo i na same okrutnik zmierza, a ta nieboga ledwie umyka pierza. Tu mamy porównanie homeryckie. Co do czego jest porównane? Orszulka za tym jest piskręciem, tak? Upisklął słowik. I matka niewiele może zdziałać, nie jest w stanie sama sprzeciwić się takiemu oprawcy. I dalej. Ludzie mu mówią, próżno płakać. Próżno płakać, czyli nic nie zdziałasz płaczem? Szkoda płaczu? Już nic nie zrobisz. A on mówi, a co nie jest próżno na świecie? Tak, wszystko próżno. Czyli nic nie ma sensu. Macamy gdzie miejsce i rzeczy, a ono wszędzie.
wszędzie ciśnie. Błąd wiek człowieczy. Błąd wiek człowieczy. Co on tutaj wyraża tym słowem? Pamiętajcie, że mamy język staropolski. To jest parafraza z psalmu 39, którą też pisał przecież Kochanowski i tłumaczył te psalmy. I on tutaj ma zamiar powiedzieć tym błąd wiek człowieczy, że po prostu życie ludzkie to wieczne błądzenie. W tym sensie. Czyli my nic nie wiemy. No i wiecznie szukamy jakiejś odpowiedzi. Czy kiedykolwiek znajdziemy? No nie, no jedni mówią to, drudzy to. To są wszystko nasze przeczucia. Czyli zapada się człowiekowi grunt pod nogami, kiedy takie rzeczy mówi. I dalej. Nie wiem, co lżej. W tym sensie, że nie wiem, co powinienem robić, co byłoby lepsze. Czy w smutku jawnie żałować, czyli żeby ukazywać swój ból, czy się z przyrodzeniem gwałtem mocować, czy go ukrywać. To jest pytanie stoika. Czy ja mam jawnie pokazywać, żalić się, skarżyć na swoje nieszczęście, czy jednak powinienem to ukryć, bo pamiętajcie, że ten stoik to wszystko sobie jest w stanie wytłumaczyć. I to był trend pierwszy, więc widzimy człowieka obolałego, takiego bez nadziei już na lepsze życie. Przechodzimy dalej. Trend drugi. Mamy tutaj w zapowiedziach naszego cyklu Epicedium z tą górką, że trend drugi będzie nam zaczynał już laudację, ale to przychodzi dość płynnie, to nie będzie takie sztuczne. Więc zaczynamy trend drugi. Trend drugi, tutaj on wyraża, z czego wynika ten ból. Jak już nam mówi więcej. Mówił o tym, że pisał dotąd fraszki i to mu się wydawało, jak sama nazwa wskazuje, fraszka to błahostka, więc to były błahostki. I nagle życie go zaskoczyło, bo wolałby jednak pisać te błahostki. Dzisiaj musi płakać nad głuchym grobem najwdzięcznej dziewczyny i skarżyć się na srogość ciężkiej Prozerpiny. Czyja to srogość jest? Kim jest Prozerpina? Persefona. Czyli mamy tutaj odwołanie. A Persefona to? Żona Hadesa, Plutona. On tutaj się odwołuje bardziej do tej rzymskiej wersji, prawda? Skoro korzysta z tej Prozerpiny. Plutona, czyli władczyni krajów cieni i duszy zmarłych. I to jest jej srogość. Więc widzimy, że tutaj już mamy cały czas jednak te odwołania do antyku, one będą nieustannie. I dalej on mówi, że to go nagle zaskoczyło, że on się tego nie spodziewał. I nagle nie chciałem żywym śpiewać. Już nie chciał pisać tych fraszek. Na przykład mówi, tak, takich ciągle radosnych tematów. Dziś umarłem muszę. I opłakując cudzą śmierć u swojej córki, swoje kości suszę, się czuję, jakby umierał za życia. I mówi o prawo krzywdy pełne. To jest odwołanie do łacińskiej dewiz summum ius summa injuria. Tak to się tłumaczy, więc on też tutaj cały czas z tymi łacińskimi sformułowaniami tutaj działa. O znikomych cieni, czyli znikających cieni sroga nieubłagana ksieni. Ksieni, tu w sensie nie chodzi o przestrzeń, tylko nieubłagana, nieużyta księżno. To jest odwołanie znowu do tej śmierci. Idziemy dalej. I dopiero nam teraz tłumaczy, że jego orszulka bardzo wcześnie umarła, bo jeszcze żyć na świecie nie umiawszy, musiała w rannym umrzeć lecie. I nie napatrzywszy się jasności słonecznej, poszła nieboga widzieć w kraju w nocy wiecznej. I on tu zostawia nam zobaczyć światło i ciemność. Że to dziecko nie zdążyło się napatrzeć na światło, a już jest w jakiejś wiecznej ciemności. Noc wieczna. Tak? Czyli ta śmierć też jest noc wieczna. A nie miała nawet czasu na oglądanie tego światła. Bo poznała tylko narodziny i śmierć. A to, co była winna rodzicom, czyli miasto pociech, czyli mnóstwo radości, jakie mogła im dać, właściwie pozostawiła po tym tylko jakiś wielką dziurę, jakiś smutek. I teraz będzie trzeci. Trzeci myślę, że znacie, chociażby początek, będzie wam się kojarzył. Zgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona. Zdałaś się mieć się ojca twego bardziej uszczuplona ojczyzna, niżli byś ty przestać na niej miała. To prawda, żeby była nigdy nie zrównała z rannym rozumem twoim, z pięknymi przymioty, z których się już znaczyły twoje przyszłe cnoty. O słowa, o zabawę, o wdzięczne ukłony, jakożem ja dziś po was wielce zasmęcony. A ty, pociecho moja, już mi się nie wrócisz, na wieki ani mojej tęsknicy okrócisz. Nie lza, jedno jest za tobą gotować, a stopeczkami tymi ciebie naszladować. Tam cię ujrzą, da Pan Bóg,
a ty więc drogimi rzuć się ojcu do szyi ręczynkami swymi. To już mamy apostrofę do Orszulki. Mówi, nazywa ją dziedziczką ucieszoną. I jest tutaj też wyraz żalu, bo mówi, że ona wzgardziła jego miłością, tak? No bo odeszła. I dla niego ojczyzna nagle się zmniejszyła, jak już nie ma Orszulki. Bo jak myślał o ojczyźnie, to było właśnie być może jego rodzina, jego mały świat. I teraz nagle te wszystkie pojęcia trochę tracą znaczenie. I ona odeszła ze wszystkimi swoimi przymiotami pięknymi, z rozumem, przyszłymi cnotami, które już się zarysowywały. Tak to widzi ojciec, jako podmiot liryczny jako ojciec. I wszystkie jej słowa, zabawy, jakieś wdzięczne dygnięcia, ukłony, to wszystko teraz, jak on wspomina, sprawiało jego wielki smutek. Mówi dalej, a ty pociecho moja, czyli nazywa ją pociechą, tak, czyli dawała mu dużo radości, pocieszała go, już mi się nie wrócisz na wieki, ani mojej tęsknicy obrócisz. Czyli nie ma, on sobie jakby musi sam uświadomić, że nie ma szans, żebyś powróciła. Ani mojej tęsknicy obrócisz, możemy to rozumieć, że po prostu nie jesteś w stanie już zmniejszyć mojego smutku, bo odeszłaś, już mnie nigdy nie pocieszysz. I to jest takie borące. Nielza. Jedno się za tobą gotować, a stopeczkami twymi ciebie naśladować. Czyli mówi, już nigdy się nie uda, to niemożliwe. Nielza, to niemożliwe bawić się z tobą. I jak ona biegała jako małe dziecko, to on usiłował naśladować jej ruchy, biegać za nią. Też robić małe kroki. To już się nigdy nie powtórzy. Ale ma na końcu nadzieję, że oni się kiedyś spotkają, jeżeli Pan Bóg na to pozwoli, i ona zarzuci na niej, mu na szyję, temu ojcu, swoje małe ramiona. Ma to jeszcze tutaj ma dużo nadziei. Trend czwarty. Zgwałciłaś niepobożna śmierci oczy moje, żem widział, umierając miłe dziecię swoje. Widziałem, kiedyś trzęsła owoc mi dordzały, a rodzicom nieszczęsnym serce się ukrajały. Nigdyś, by ona była bez wielkiej żałości, mojej umrzeć nie mogła, nigdy bez ciężkości i serdecznego bolu w którymkolwiek lecie. Mnie by smutnego była, odbiegła na świecie. Ale ja już z jej śmierci nigdy żałościwszy, nigdy smutniejszy nie mógł być ani tęskliwszy. A ona, by był Bóg chciał, dłuższym wiekiem swoim siła pociech przymnożyć mogła oczom moim. A przynajmniej tymczasem mogłem był odprawić wiek swój i Persefonie ostatnim się ustawić, nie uczuwszy na sercu tak wielkiej żałości, której równia nie widzę w tej tu śmiertelności. Nie dziwuję niobę, że na martwe ciała swoich najmilszych dziatek patrząc skamieniała. I tu mamy dużo odwołań do antyku. Po pierwsze, śmierć co robi? Zgwałciła oczy jego. Tak? Czyli pokazała mu coś, czego on miał nie widzieć. Ta śmierć jest znowu niepobożna i ona trzęsła owoc niedordzały. Owoc niedordzały, czego to jest metafora? Dziecko jest takim owocem, tak? Który jeszcze nie zdążyło dojrzeć. Czyli ta śmierć po prostu trzęsła drzewem, tak? Z owoc i spadały niedojrzałe jeszcze owoce. I przez to kroiły się rodzicom serca. No i on tutaj dalej mówi o tym cierpieniu, że został sam smutny na świecie i nie wyobrażał sobie nigdy takiego cierpienia. Nigdy smutniejszy nie mógł być ani tęskliwszy. A gdyby ona była dłużej, jakby Bóg tego chciał, to by go pocieszała, to by jego oczom dokładała dużo radości życia. A przynajmniej tymczasem mogłem był odprawić wiek swój i Persefonii ostatniej się ustawić. On mówi o tym, że mógłbym przeżyć lata szczęśliwie, gdyby ona żyła i stanąć przed Persefoną tutaj jako określenie śmierci. Że gdyby byłby szczęśliwy i pogodzony, taki gotowy na śmierć, by przeżył cudne życie, mając tę córkę zdrową, która go ciągle pocieszała. Niestety, nie dziwuje niobę. On się tutaj porównuje do niobę, czyli on się nie dziwi, bo on siebie porównuje do niobę. On jest niczym niobę. On już nie umie żyć, on stał się kamieniem, który by tylko płakał. Następny tren jest, to piąty tren, go znacie na pewno z podstawówki, on jest łatwy. Ten tren jest jednym wielkim porównaniem homeryskim, w którym porównuje się Orszulkę do oliwki. Jako oliwka mała pod wysokim sadem idzie z ziemi ku górze macierzyńskim śladem. Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, sama tylko dopiero szczupłym prądkiem schodząc.
tę jeśli ostre cielnie lub rodne pokrzywy uprzątając sadownik podciął ukwapliwy. Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej upada przed nogami matki ulubionej. Tak ci się mej najmilszej orszuli dostało. Przed oczyma rodziców swoich rosnąc, mało od ziemi się co wzniosłszy duchem zaraźliwym, w srogi śmierci otchniona rodzicom tęskliwym u nóg martwa upadła. O zła Persefono, mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płoną? Czyli pozwoliłaś na coś takiego tylu łzom wypłynąć nadaremnie. Czyli mamy Orszulkę jako oliwkę, a śmierć jako sadownika, który przez nieuwagę, ścinając chwasty, wyrwał też małe drzewko, które wrastało przy dużym drzewie, tak? Czyli przy matce. To ten sadownik to zrobił. No i znowu jest ta zła Persefono, tak? Czyli Persefona jako śmierć. Tren szósty. Ucieszna moja śpiewaczko, Safo słowieńska, na którą nie tylko moja cząstka ziemieńska, ale i lutnia dziedzicznym prawem spaść miała. Te myśl nadzieje już po sobie okazywała. Nowe piosenki sobie tworząc, nie zamykając ustek nigdy, ale cały dzień prześpiewując. Jako więc lichy słowiczek w krzaku zielonym, całą noc przyśpiewa gardłkiem swym ucieszonym. Prędkość mi nazbyt umilkła. Nagle cię sroga śmierć spłoszyła, moja wdzięczno szczebiotko droga. Nie nasyciłaś mych uszu swymi piosenkami i to trochę teraz płacą sobie cię łzami, a tyś ani umierając śpiewać przystała, lecz matkę ucałowawszy takej żegnała. Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę, ani za twym wdzięcznym stołem miejsce zasiędę. Przyjdzie mi klucze położyć, samej precz jechać, domu rodziców swych miłych i wiecznie zaniechać. To i czego żal ojcowski, niedoserdeczny, przypominać więcej, był jej głos ostateczny. A matce, słysząc żegnanie tak żałośliwe, dobre serce, że od żalu zostało żywe. Słuchajcie, tutaj mamy już bardzo rozbuchaną wyobraźnię poetycką, ponieważ skoro bohaterką trenów jest córka podmiotu lirycznego, która jest małą dziewczynką, on tam dalej będzie tłumaczył, że ona tam miała 2 wiosny zaledwie, tak, czyli 2 latka. To dziecko przed śmiercią nie mogło mówić do matki, już ja tobie, moja matko, służyć nie będę, ani za twym wdzięcznym stołem miejsce zasiędę, przyjdzie mi klucze położyć samej, precz jechać domu rodziców tych miłych wiecznie zaniechać. Tutaj z bólu dochodzi do wielkiej hiperboli i odchodzimy od realizmu. Ale to, co jest istotne, on w stronie szóstym nazywa ją ucieszną swoją śpiewaczką Safą słowieńską. Czyli do kogo się odwołuje? Ucieszna śpiewaczka Safo słowieńska. A jak się nazywała antyczna poetka? Safona. I on uważa, że jego córka już też miała taki dar poetycki. I jeszcze mówi, że nie tylko ona miała być dziedziczką jego cząstki ziemieńskiej, czyli dziedziczką jego włości, ale miała być też dziedziczką lutni. To jest ważne. Co to znaczy? Że on widzi, że ona miała ten talent. I ona jako małe dziecko cały czas uczyła się słów, tworzyła, sama wymyślała piosenki. Nowe piosenki sobie tworząc, nie zamykając ustek nigdy, ale cały dzień przyśpiewując. Tak, cały czas to robiła. I całą noc przyśpiewała gardkiem swym ucieszonym i nagle umilkła, bo znowu sroga śmierć ją spłoszyła. Czyli ją zawstydziła, przerwała jej ten śpiew. I jeszcze nazywał ją szczebiotką. Szczebiotka droga. Tak, czyli dużo tych dźwięków wydawała. I on nie zdążył się nacieszyć jej piosenkami. Na szczęście przypomina sobie jej ostatnie słowa przed śmiercią. I to są te słowa, które jeszcze cytowałam. I dalej. Cieszy się, że się z nim pożegnała. I jest wręcz zadziwiony, że serce matki to zniosło. Takie żegnanie się z dzieckiem. Że nie pękło. Czy też pokazuje, jaki to jest poziom bólu. I tu jeszcze ona jest nazywana lichym słowiczkiem w krzaku zielonym. Słowiczek. Już mieliśmy słowik, słowiczek. Mamy te ptaki. Cały czas już mówiliśmy sobie o łabędziach i o słowikach. I tutaj ona jest tym słowiczkiem. Malutkim, który pięknie śpiewa. Śpiewać, czyli być poetą. Tak? Czy też pisać poezję. Tren siódmy. Tego trenu mogła się część z was uczyć na pamięć. Nieszczęsne ohędustwo. Żałosne ubiory mojej najmilszej córy.
po co my smutne oczy za sobą ciągniecie, żalu mi przydajecie. Już ona członeczków swych wami nie odzieje, nie masz nadzieje. Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany. Już letniczek pisany i uploteczki w niwecz i paski złocone, matczyne dary płone. Nie do takiej łożnicy, moja dziewko droga, miała cię mać uboga doprowadzić. Nie takąć dać obiecowała wyprawę, jakąś dała. Giezłeczko ci tylko dała, a lichą tkaneczkę. Ojciec ziemię, bryłeczkę w główki włożył. Niestetyż i posag, i ona w jednej skrzynce zamkniona. To jest chyba jeden z najładniejszych tych trenów. Nie wiem, jak wy to odczuwacie, czy w ogóle czujecie między nimi różnicę, czy to jest już dla was taki anachronizm, że to was nie interesuje. To też jest okej. Okay. Ja nie podejrzewam, żebym się zachwycała trenami w liceum. Z wiekiem się to zmieniło. W trenie siódmym macie bardzo dużo treści i bardzo dużo archaizmów. Nieszczęsne czy nieszczęśliwe ohendustwo. Czy znacie słowo ohendustwo? Ohendustwo to są stroje, ozdoby. Czyli mówi nieszczęśliwe twoje stroje, pełne żalu twoje ubrania, tak? Tej jego najmilszej córki. Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie, żalu mi przydajecie? Czyli on patrząc na rzeczy, które zostały po tej córce, po prostu cierpi. I on patrząc na te ubrania, wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład jest w jakiejś izbie, patrzy na te jej rzeczy, jest sam i płacze i nie wie co z nimi zrobić. Ciągle one mówią, że już nikt się w to nie ubierze. Już ona członeczków, to wiadomo, nie? Czyli części ciała, z swymi wami nie odzieje. Nie ma takiej nadziei nawet. I teraz tu, ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany. Czego to jest metafora? Sen żelazny, twardy, nieprzespany. Warto tę metaforę zapamiętać, bo to mi się wydaje, że to jest jedno z ładniejszych określeń tej śmierci, jako sen żelazny, sen twardy. Już letniczek pisany. Słuchajcie, letniczek to jest sukienka letnia. Pisana, czyli kolorowa, wzorzysta. We wzory, dlatego macie pisanki. Czyli ładna, bo ma dużo ozdób. Dlatego jest to podkreślane, że ten letniczek jest pisany. I uploteczki. Uploteczki to są wstążki do włosów. Przecież nie było frotek do włosów. I paski złocone, czyli wszystkie jakieś ozdoby. I które dostałaś od matki, to są dary płone, tak? No nie przydało się to nikomu, no już nie żyjesz. Nie potrzeba, jakby nie ma co z tego korzystać. I teraz bardzo ważne. Nie do takiej łożnicy, moja dziewko droga, miała cię mać uboga doprowadzić. Czyli matka ma córkę doprowadzić do łożnicy, czyli do łoża małżeńskiego. Ma ją wychować na żonę. I tutaj Kochanowski wykorzystuje homonimiczność słowa łoże i z takiego łoża małżeńskiego robi łoże śmierci. Nie taką ci dać obiecowała wyprawę, jaką ci dała. To jest słowa o posagu. Czyli matka ci nie dała takiego posagu, czyli tego, co dziewczyna ma wnosić do małżeństwa, jaki miała w planach. Giezłeczko ci za to dała. Giezłeczko ci to jest taka lniana biała koszula. Taka skromna. Taka jak, wyobraźcie sobie lnianą taką albę komunijną. Ona po prostu została pochowana w tej giezłeczko, czyli lnianej koszuli. Giezłeczko ci tylko dała. A lichą tkaneczkę, tak? Czy to jest takiej lichej tkaniny. A ojciec co jej daje w posagu? Ziemi bryłę. Tak wsypie jej ziemię na głowę do trumny. W główki włożył. I tu mam to stwierdzenie. Niestetyż i posag, czyli to giezłeczko, i ziemia, i dziewczyna w jednej skrzynce są zamknione. Czyli w trumnie. A miało być łoże małżeńskie. I kolejny, dość myślę, znany tren ósmy, który mówi o tym, że nie można znieść ciszy w domu po tym, jak odeszło stąd dziecko. Wielkiś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną malutką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszystkim mówiła, za wszystkim śpiewała, wszystkich w domu kąciki zawsze pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować. To tego, to owego wdzięcznie obłapiając i onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło. Szczere pustki w domu. Nie masz zabawki. Nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje.
a serce swej pociechy darmo upatruje. Jak było dziecko, to ten dom żył, była energia. Nie mógł być smutny, bo ona za chwilę przybiegła, chciała się bawić, coś pokazywała, no nikt nie mógł się frasować, czyli smucić. Frasunek to smutek. No a teraz zaglądają wszędzie, mają z nadzieją, że wyobrażają sobie, jak ona biega, ale z każdego kąta, gdzie nie spojrzą, to żałość, ból dobija, bo nie ma nadziei. I teraz słuchajcie, wchodzimy w zupełnie inny etap, czyli już nie wychwalania tego dziecka, tylko mamy treny 9-11, które są dla was najważniejsze. To jest ten kryzys i opłakiwanie jednocześnie, ale i kryzys i dużo złości. Tutaj wyraźne jakaś rozczarowanie i agresja wobec tego, co mu się przydarzyło. Ja to nazywam kryzysem renesansowego optymizmu. Bo przecież humanista miał w sobie taką wiarę, skoro jestem cnotliwy i jestem stoikiem, mądrość zawsze mnie uzdrowi i Bóg mi wynagrodzi za to wszystko. A tu wszystko zaczyna wątpić. Trend 9. Tutaj mamy apostrofę do mądrości. Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, która jeśli prawdziwie mienią wszystkie rządze, wszystkie ludzkie prasunki umiesz wykorzenić, a człowieka tylko nie w anioła odmienić, który nie wie, co boleśni. Prasunku nie czuje. Złym przygodom nie podległ, strachom nie hołduje. Te wszystkie rzeczy ludzkie masz za fraszkę sobie. Jednaką myśl tak w sercu, jako i w żałobie zawsze niesiesz. Ty śmierci na mniej się nie boisz. Bezpieczna, nieodmienna, niepożyta stoisz. Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi, ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym nędznika opatrujesz pod dachem złoconym, a uboższym nie zajrzysz szczęśliwego mienia, kto by jedno chciał słuchać twego upomnienia. Nieszczęśliwy ja, człowiek, który lata swoje na tym strawił, żebych był ujrzał progi twoje. Terazem nagle z stopniów ostatnich zrzucony i między insze, jeden z wiela policzony. Co on tu mówi? Że mądrość jest jaka? Co można odzyskać dzięki mądrości? Że człowiek się staje niemalże aniołem, bo frasunku nie czuje, kiedy ma w sobie mądrość. Bo mądrość gardzi takimi wszystkimi ludzkimi zachowaniami. Mówi o tym, że ma za fraszkę sobie, czyli to są błahostki. I jest bezpieczna, nieodmienna, niespożyta. Że mądrość jest jakoś, według ludzi renesansu, jest jakąś stałością. I nie da się jej kupić. Trudno ją znaleźć, gdzie się podnieść. Tego się nie da. I mądrość widzi bogatego człowieka w nędzniku i nędznika w tym, który mieszka pod złotym dachem. Czyli trochę jest to z tą mądrością jak cnotą, nie? Że ona nie zależy od pochodzenia. Ale mamy bolesny koniec, bo on mówi, że on marzył o tej mądrości, tak ją sobie wyobrażał do tej pory, ale nieszczęśliwy ja, człowiek, który lata swoje na tym strawił, żebym bych ujrzał progi twoje. Co to znaczy? Chciał być mądry, chciał być stoikiem, tak? To jest taka stoicka, zobaczcie, mądrość. Bo ona jest niezmienna, stała. To jest jakaś dla niego to, co jest pewne w świecie. I nagle już był u jej progów, czyli już się wspinał, już był wysoko, już czuł się stoikiem. To jest też ważne, nie? Że on już czuł się stoikiem. Nagle, teraz nagle stopniów ostatnich zrzucony. Czyli już był już był przy samej mądrości. Już był niemal pewny swojego stoicyzmu, mądrości, aż nagle we wszystko zwątpił. Już nie umie być taki opanowany, wytłumaczyć sobie tego nie potrafi, co mu się przytrafiło. Zatem, skoro nie umie sobie wytłumaczyć, to jest teraz jeden z wiela policzony. Czyli co? Nie jest już wyjątkowy. Jest zwykły, jak inni ludzie, jak tłumy. Jest jeden z wiela. Nie ma tutaj wyjątkowości stoika i mędrca. Czyli w tym trenie on wątpi w swoje umiejętności bycia stoikiem. Właściwie on już uznaje, że on nie potrafi. Nie da się być stoikiem, kiedy ci umiera dziecko. No to mamy kolejny tren. Tam było zwątpienie w stoicyzm, w filozofię. Teraz tren 10. Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała, w którą stronę, w którąś się Ukrainę udała.
Czyś ty nad wszystkie nieba wysoko wniesiona i tam w liczbę aniołków małych policzona? Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe wyspy zaprowadzona? Czy cię przez tęskliwe haron jeziora wiezie i napawa zdrojem niepomnym, że ty nie wiesz nic o płaczu mojem? Czy człowieka zrzuciwszy myśli dziewicze wzięłaś na się postawę i piórka słowicze? Czyli się w czyściu czyścisz, jeśli ze strony ciała jakakolwiek zmazeczka na tobie została? Czyś po śmierci tam poszła, kędyś pierwej była? Niżeś się na mą ciężką żałość uradziła? Dziśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości. A niemożeli w onwnej, dawnej swej całości pociesz mię, jako możesz, a staw się przede mną lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną. Co tutaj ulega kryzysowi? Na pewno mamy tutaj znowu odwołania do, znaczy apostrofy do Orszuli. Na czym się on zastanawia? Jakbyście mieli w zdaniu powiedzieć, o czym jest ten tren? O życiu pozagrobowym. On je szuka. Mówi, że to niemożliwe, że skoro istnieje to życie pozagrobowe, no to niemożliwe, że ona jakoś nie daje mu jakiegoś sygnału, nie? Że po prostu tak nagle zniknęła. Więc on zaczyna wątpić, bo on sobie mówi, kurczę, może jesteś wśród aniołów. A może poszłaś do raju. A może jesteś na szczęśliwych wyspach. A może cię Charon przewozi. Tak? Czyli tu jeszcze mamy Charona, te szczęśliwe wyspy i Charona. Ale to może być jeszcze za mało. Bo on szuka jej, po prostu szuka jej we wszystkich możliwych wizjach życia pozagrobowego, jakie poznał. Jako filozof, poeta. Może zamieniłaś się w słowika. Po prostu, może piórka jej wyrosły i teraz jest słowikiem. A może trafiła do czyśca, tylko on nie wie, dlaczego miała trafić do czyśca, bo czym mogłaby zgrzeszyć. A może poszła, jest ciekawe, w to miejsce, skąd się biorą dzieci przed narodzinami. Skoro jest życie pozagrobowe, to czy jest życie przed życiem? On tam zadaje jej to pytanie. A właściwie tutaj rozważa eschatologię, czyli te zagadnienia życia po śmierci. Ale w końcu mówi bardzo mocne słowa. Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. I co on wyraża w tych słowach? W kontekście chrześcijańskiej wiary. Pociesz mnie jak możesz. Staw się przede mną. Lubo snem, lubo cieniem, marą nikczemną. On mówi, że już po prostu potrzebuje jej widoku. Już nieważne, czy ona mu się przyśni. Czy będzie jakąś zjawą. Chce ją zobaczyć. Marzy o tym. Zjawy, stoik. Widzicie? Już po prostu jest tak obolały, że już wszystkiego się chwyta. Już przecież nie jest stoikiem do siebie. No i teraz mamy bardzo ciekawy ten trzeci kryzysowy tren. Tren 11. I zaczyna się od słów Brutusa. Pamiętacie, co zrobił Brutus? Zabił Julka. Brutus zabił Juliusza Cezara. Nie? Więc on będzie tutaj też przywołany, więc ja tylko do odwołania do antyku go daję. To będzie wiersz o cnocie. Dopiero co czytaliście 5.12, która mówiła o tym, że cnota zawsze zostaje wynagrodzona w niebie. Jeżeli nie zdarzy na ziemi. Ale generalnie jest już sama w sobie nagrodą. Tak? I lepiej się dzieje. Teraz słuchajcie. Fraszka, cnota, powiedział Brutus porażony. Fraszka, kto się przypatrzy. Fraszka z każdej strony. Kogo kiedy pobożność jego ratowała? Kogo dobroć przypadku złego uchowała? Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy, nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy. Kiedy jego duch wienie, żaden nie ulęże, prawli, krzywli, bez braku każdego dosięże. A my rozumy swoje przed się udać chcemy. Hardzi między prostaki, że nic nie umiemy. Spinamy się do nieba, Boże tajemnice upatrując. Ale wzrok śmiertelny i źrenice tępy na to. Sny lekkie, sny płoche nas bawią, które się nam podobno nigdy nie wyjawią. Żałości. Co mi czynisz? Owo już oboje mam stracić? I pociechę, i baczenie swoje? Fraszka to była błahostka. Czyli on wkłada mi to w usta Brutusa. Ten Brutus mówi, cnota jest błahostką. Wszystko jest błahostką. Czy kogokolwiek pobożność kiedyś jego uratowała? Znaczy, czy będąc dobrym człowiekiem możesz uniknąć nieszczęścia? Czy tak faktycznie jest? On mówi, nie. Nikogo to nie obchodzi, bo ktoś miesza w naszym życiu. Nieważne, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Jest jakiś ślepy traf. Czyli nie musisz być dobry. Tak? Nie musisz tak się starać. To ci w niczym nie pomoże.
no chroni cię przed nieszczęściem. I w końcu mówi, no, że ludzie są tępi na to, mają wzrok śmiertelny, źrenice tępy na to, sny, lekkie sny płoche nas bawią, które się nam podobno nigdy nie wyjawią. Czyli nam się wydaje, że jako ludzkość, że coś wiemy, ale jak to powie Mickiewicz w jednym z sonetów krymskich, że co zobaczył, opowiem po śmierci, bo w żyjących języku nie ma na to głosu. Tak? Tutaj ludzie są, patrzą, a nie widzą. Po prostu. Patrzą, a nie widzą. Ludziom wydaje się, że wiedzą, jak świat działa. Nie wiedzą nic. Nigdy nie poznają tajemnic. No i bardzo mocny koniec. Apostrofa do żalu. Żałości. Co mi czynisz? Owa już oboje mam stracić i pociechę i baczenie swoje. Czyli on mówi, odwołuje się do tego żalu, tego bólu. Co się ze mną dzieje? Co ty ze mną robisz? Straciłem dziecko, mam stracić jeszcze rozum, świadomość, rozsądek. To baczenie. Z bólu. Boi się, że z cierpienia, że z powodu cierpienia nie tylko straci córkę, ale i zmysły, nie? Oszaleje, po prostu boi się, że z bólu oszaleje. I tutaj mamy koniec tego etapu z kryzysowego i od trenu 12 będziemy już mieć pocieszenie. Te treny będą już inaczej zbudowane, one będą się rymowały. Później pojawią się nam nawet strofy, czyli już będzie podział graficzny. Tren 7 był o tych ubraniach, które zostały po córce i on przez to, że nie wie co z nimi zrobić, bardzo cierpi, kiedy je widzi. Bo są ślady, że ona tu była. To jest też bardzo ważne pytanie, jak dzisiaj sobie poradzić przecież z przedmiotami po kimś zmarłym. Zachować, trzymać, ciągle patrzeć, ale to też nieustannie cierpieć. Tak, bo nie uwolnimy rozumu, nie będziemy potrafili dalej żyć, bo cały czas będziemy mieć po prostu komnaty pamiątek po kimś zmarłym. Czwarty to ten, co on się porównuje do Niobe. O tym, że on cierpi tak jak ta matka zamurowana. A w szóstym ona była Safoną Słowiańską. Czyli tą poetką. To na dzisiaj wam bardzo dziękuję. I męczę was jutro. Do zobaczenia.